Proszę bardzo. Dobry wieczór, panie Stanisławie. Drobna prośba o wyjaśnienie, pomoc w zrozumieniu może sytuacji. Czy mamy my szansę jako Polacy i wolnościowcy generalnie? Szans na wyzwolenie się ze starych struktur, o których pan tutaj wspomniał, Kilkuta, oryginalne służby prosowieckie, przewebowane teraz na proamerykańsko-żydowskie i tak dalej, których wiemy, że piecze trzyma Antoni z panem prezydentem, bo przecież mamy dalej zastrzeżone akta. Ja rozumiem, że ich rodziny i nie wiem, znajomi, znajomków w króliczki gdzieś tam też są powiązani z PiS-em. Oni wszyscy nie chcą z jakichś względów sami się ujawnić, czy za dużo mają swoich ludzi tam w środku? Proszę pana Jana, proszę nie przeceniać mojej tutaj roli, moich możliwości, bo jak ja bym takie rzeczy wiedział, to już albo bym nie żył, albo bym był bardzo bogaty. Więc ja pewnie trochę wiem, ale nie aż tak, nie tyle, no to wie pan. Powiem tak, że dłużej klasztora niż przyora. W tej chwili moim zdaniem są bardzo słabe rokowania dla ruchów wolnościowych. Dlaczego? Z prostego powodu. To geneza tego się wywodzi jeszcze z roku 80, kiedy wybuchła Solidarność. I Stefan Kisielewski, który był człowiekiem o dużej odwadze cywilnej, powiedział wtedy, że Solidarność jest ruchem robotniczym, który polega na tym, że nie podoba mu się partia, ale nie socjalizm. Socjalizm się podoba, tylko socjalizm, ale bez partii. No to teraz mamy budowę socjalizmu, tylko z inną partią. Inna, nie PZPR, tylko PiS buduje socjalizm. Prawo i Sprawiedliwość realizuje ideał przedwojennej sanacji, która była ruchem etatystycznym, w porywach nawet socjalistycznym. Ja to kiedyś mówiłem, nawet dawałem taki przykład na antenie Radia Maryja, to na wariackich papierach trochę tam funkcjonuje, ale no funkcjonuje dzięki Bogu i ojcu Rydzykowi. No i kiedyś podawałem taki przykład. Wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, który miał mniej więcej pozycję takiego dyktatora gospodarczego Polski za sanacji, tak jak teraz pan Morawiecki. To nawet i w tym się powtarza historia. No i był zjazd przemysłowców we Lwowie w 1929 roku i tam wprost jeden z uczestników tego zjazdu zapytał wicepremiera Kwiatkowskiego, dlaczego rząd daje kredyty inwestycyjne nawet w sytuacji, kiedy jest stuprocentowa pewność, że nie zostaną one spłacone. A wicepremier Kwiatkowski mówi właśnie dlatego. Mówi, to jest najlepsza forma przejęcia państwowej kontroli nad przedsiębiorstwami. I to cóż robi innego wicepremier Morawiecki? Przecież teraz zapowiedział powstanie tej polskiej grupy lotniczej, już nie tylko portu, ale to lotniczej. 1,5 miliarda złotych przedsiębiorstwo państwowe. No iluż urzędników tam będzie funkcjonowało, prawda? No to wynajmowali samoloty dla linii lotniczych. Tak jakby linie lotnicze same nie... To mogłyby same, ale weźmy... Proszę zwrócić uwagę, sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości, program 500+. Niezależnie od tego, jak byśmy to oceniali, to można potraktować ten projekt w kategoriach zwrotu podatku, prawda? No można, bo tam niektórzy mówią, a to nie, tam nie płacą podatku. Każdy płaci podatek, jak nie jeden, to drugi. Nawet jak nie płaci dochodowego, to płaci pośrednie podatki. Jak coś kupuje, to płaci podatek. Przecież w cenach towarów jest akcyza, VAT, cła i tak dalej. Płaci podatki. Więc można by potraktować to w kategoriach zwrotu podatku. To jak tak, to najprostszym rozwiązaniem byłoby zaniechanie pobierania tego podatku. No po co go pobierać, a potem zwracać? Ano po to kilka celów się osiąga w ten sposób. Po pierwsze, do pobierania trzeba zatrudnić aparat biurokratyczny, a potem do rozdzielania drugi. Ileż to wesołych miejsc pracy. A po drugie, jakby tylko nie pobierać podatku, to ludzie by nie mieli poczucia, że rząd coś im dał. A tak to mają poczucie, że rząd coś im dał. Rząd ludzi przekupuje za ich własne pieniądze.
Wszyscy podatni, nie mają dzieci. Proszę pana, no, staje się tu w tym przypadku na dziecko. Ja, myśli pan, że ludzie mają dzieci dlatego, że dostają za to pieniądze? Dużej części. No to no, być może, takie że... są badania. Wie pan, to bardzo by źle świadczyło o naszym społeczeństwie. Owszem. Bardzo by źle, jeżeli ludzie się... Wie pan, to jest bardzo groźne. To jest bardzo groźne, jeśli tak jest. Mam nadzieję, że tak nie jest. Bo jeżeli ludzie się przyzwyczają, że za dzieci dostaje się pieniądze, to potem będą je sprzedawali na mięso. Dlaczego? No to jak jest to? No, macie państwo ilustrację, macie państwo, a gdyby tak rząd obniżył podatki, to było dobrze czy niedobrze? Pana, dzięki podatkowi, proszę pana, programowi 500+, nie ma nędzy wśród rodzin wielodzietnych. Proszę pana, była nędza. Dzieci by mu nie dojadało. No więc macie państwo ilustrację tej różnicy poglądów i w tej chwili ten sposób myślenia dominuje w Polsce. Niestety nic na to poradzić nie można poza perswazją, nawet oddziaływaniem perswazyjnym, nawet jak nie mamy nadziei, że to coś da. Ktoś się musi poświęcić i musi to robić. No i proszę pana, ale ja nie chcę z panem tutaj w tej chwili otwierać dyskusji. Ja chciałem pana przewodniczyć w jednej sprawie, bo pan postawił sprawę 500+, że jest to tylko namawianie, żeby robić za 500 zł. To nie pan, tylko tu są siadły. Program 500+ powstał po to, żeby strefa społeczeństwa, która po prostu była już tak zadołowana przez system, że miała naturalny lęk nawet podjąć po prostu jak gdyby tworzenia rodzin, czyli tym samym mieć pokolenia i tak dalej. Ta pańska, tutaj jak słyszałem, no, hipoteza jest fałszywa. Dlaczego jest fałszywa? Przedstawiłem alternatywę. Ten sam cel można osiągnąć dwoma... Ale dlaczego mrzonka? Proszę pana, no niech się pan nie gniewa, ale nie ma pan racji, wydaje mi się. To nie jest żadna mrzonka. Obniżenie podatków to nie jest żadna mrzonka. Mieści się to w granicach możliwości umysłu ludzkiego. Wcale nie wykracza poza te granice. Tylko ma pewne wady z punktu widzenia partii rządzącej. Ma pewne wady. Już te wady przedstawiłem. Po pierwsze, że nie prowadzi do zatrudnienia aparatu biurokratycznego, a przecież partia rządząca jest zakładnikiem swojego zaplecza politycznego. Musi mu dać możliwość dojenia Rzeczypospolitej, bo przestaną plakaty im rozklejać. Przecież pan prezes Kaczyński nie będzie ich żywił z własnej kieszeni, tylko musi im stworzyć żerowisko na pieniądzach podatników, prawda? No i właśnie im stwarza. Alternatywa jest taka, że po drugie, ludzie, gdyby tylko im rząd obniżył podatki, to jeszcze raz to powtórzę, nie mieliby poczucia, że ktoś im coś dał, tylko mieliby poczucie, że sami sobie to wytworzyli, to bogactwo, czy ten lepszy los. A tak? Więc jeszcze dokończę tutaj na pytanie pana odpowiedź, żebyśmy się nie wdali w jakieś tu przepychanki. Otóż jeżeli nawet ten program 500+, prawdopodobnie przyniesie Prawu i Sprawiedliwości zwycięstwo wyborcze, jeżeli Niemcy nie załatwią tego w inny sposób, w innych kategoriach. Ale nawet gdyby tak się nie stało, nawet gdyby jakimś cudem PiS wybory przegrało, to następna ekipa
będzie musiała ten program realizować z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, te świadczenia mają charakter praw nabytych, a te jest dosyć trudno odebrać. Po drugie, jeżeli ten program rozdawniczy zostanie rozszerzony, a pan premier Morawiecki zapowiedział jego rozszerzenie na inne jeszcze dziedziny, to liczba obywateli objętych tym programem będzie tak duża, że w warunkach demokratycznych nikt nie odważy się podnieść na to ręki. Ale jaki jest rezultat tego? Że całe państwo jest wpychane w jednokierunkową uliczkę, z której nie ma odwrotu. A dobrze jest przypomnieć, jak skończyła sanacja. Nie ma odwrotu, jeżeli będą kontynuowane procedury demokratyczne. To nie ma od tego odwrotu. To nie ma od tego... Proszę pana, nie ma, znaczy powiem tak, to co się teraz dzieje przypomina tylko przy trochę lepszej koniunkturze zewnętrznej, ona tam fluktuje, przypomina to co się działo w latach 70. w dekadzie Edwarda Gierka. Edwardowi Gierkowi też się udało stworzyć takie wrażenie dobrobytu za pożyczone pieniądze. No i do 76 roku to się udało utrzymać. W 76 roku czar zaczął pryskać. Jak młodsi, to starsi pamiętają, młodsi nie. W 76 roku byliśmy 10. potęgą gospodarczą świata, w telewizji oczywiście. Ale w 76 roku pojawiły się kartki na cukier, a potem stopniowo na wszystko. No i czar prysnął. Więc tak się to kończy. Ta zabawa mniej więcej wiadomo, jak się kończy. Bo oczywiście telewizja mówi, tam rządowa, bo to tam jedna mówi to, druga mówi tamto, rządowa powiada propagandę sukcesów, uprawia taką mniej więcej spust rurki w elektrowni Kozienice i premierem Morawieckim na początku. No trochę gorsza, bo z tamtej to jeszcze można było jakieś informacje się dać, tu już żadnych. Więc, to, ale to mniejsza o to, czy gorsza, jak ktoś tam nie chce, to nie musi oglądać. Tylko, że telewizja rządowa teraz powiada tak, Polska ma nadwyżkę budżetową. No jaką ma nadwyżkę budżetową, to już po prostu jest obrzydliwe kłamstwo. Jaką ma nadwyżkę budżetową, kiedy ma deficyt na poziomie 39 miliardów złotych i dług publiczny rośnie? To nie jest nadwyżka. Nadwyżkę to się ma, jak nie ma deficytu. No, planowany deficyt jest na poziomie prawie 40 miliardów. Przypomnę, że za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości rząd się chwalił kotwicą budżetową, ale na poziomie 30 miliardów deficytu. Że nie będzie przekraczał 30 miliardów, to się nazywało kotwica budżetowa. Teraz przekracza i tyle. No, jak to wygląda? Edward Gierek rządził 10 lat. W tym czasie zadłużył państwo na 40 miliardów dolarów. De facto, zaraz do tego dojdziemy. De facto pożyczył 20 miliardów dolarów, tyle tylko, że na wysoki procent, bo już potem nie chcieli mu pożyczać na niski, więc oficjalnie w telewizji było, że wzrost gospodarczy jest 4% rocznie, a pożyczki były zaciągane na 20%, więc nie trzeba było być wyobraźni, mieć dużej, żeby domyślić się, czym to się musi skończyć. No to 9 lat mu potrzebował, żeby 20 miliardów dolarów. Jaka jest dynamika zadłużania państwa? Leszek Miller potrzebował na powiększenie długu publicznego o 20 miliardów dolarów już tylko 2 lat.
Marek Belka jako premier powiększył dług publiczny o 20 miliardów dolarów w ciągu roku, a premier Kazimierz Marcinkiewicz w ciągu 6 miesięcy. Taka jest dynamika przyrostu tego. No i to jest tak, te dzieci, które tam, to one nie wiedzą, bo one są biedne, małe, jeszcze niebąblęta, nie wiedzą, że są zadłużone. Proszę pana, więc dobrze, proszę bardzo, jaka jest dynamika spłacania odsetek? To muszę z pamięci przywołać, bo 2012 rok. To akurat pamiętam. Bo potem, potem rząd przejął fundusze z otwartych funduszy emerytalnych środki. Dzięki temu spadło to, te koszty obsługi długu publicznego spadły. Ale zanim to nastąpiło, dynamika była taka. Rok 2012, koszty obsługi długu publicznego, czy te procenty, 43 miliardów złotych przekroczył. W 2013 przekroczył 50 miliardów złotych rocznie. Koszty obsługi długu publicznego. Więc teraz, czy to dużo, czy mało? No porównajmy to z czymś. W 2014 roku prezydent Komorowski podpisał 10-letni program modernizacji sił zbrojnych. W ciągu 10 lat na ten program państwo miało wydać 140 miliardów złotych. W ciągu 10 lat na modernizację armii. A tu rok, roczne koszty obsługi długu publicznego 50 miliardów przekazał. O, tak to wygląda. Tak to wygląda. Więc to nie jest tak, że jest tylko jedna strona medalu, jest i druga. O tej drugiej nikt nie mówi. No bo to dług publiczny się powiększa z szybkością w zależności od pory roku około 5000 złotych na sekundę. Godzina ma 3600 sekund, więc łatwo policzyć, ile przez godzinę, ile przez dobę, ile przez tydzień i tak dalej. I to pracuje tak jak prawo grawitacji, dzień i noc. A ci, którzy Polsce pożyczają, którzy polskiemu rządowi pożyczają. Dlatego, proszę pana, teraz nie opłaca się podbijać militarnie żadnego kraju bez jakiejś wyraźnej potrzeby. Bardzo ładnie to wyjaśniał Janusz Szpotański w takim poemacie Caryca i zwierciadło, kiedy caryca Leonida tłumaczy tępawemu marszałkowi Greczce, który tam się domaga, żeby Europę Zachodnią zbombardować atomowymi kartaczami. A caryca mówi tak, a dna drugiej głupa ja świnia. No już to, nużna nam pustynia? Wiedź pustyń u nas oczeń mnogo. Nam nużno kuszać, nużno brać, da spraszywaju was od kogo? Niszczyć swą zdobycz? Jaki smysł? Otóż w ekonomii jest tak, w odróżnieniu od nauk przyrodniczych, takich tam fizycznych, to jak się pojawia nowa teoria, która lepiej wyjaśnia różne zjawiska, to ona unieważnia te stare. A w ekonomii nie. Pojawiają się nowe teorie, bardzo ciekawe, ale nadal są aktualne te, które były aktualne w czasach Hammurabiego. Na przykład, ilu kto ma niewolników. Więc jeżeli państwo, czyli rząd, powiększa dług publiczny, co powoduje, że coraz większy procent dochodu narodowego musi być obracany na obsługiwanie tego długu, czyli na spłacanie odsetek, to co to znaczy? Że rząd kupuje sobie spokój społeczny za cenę wpychania własnych obywateli, którzy sobie nie zdają z tego sprawy, w coraz głębszą niewolę lichwiarskiej międzynarodówki. Bo to oni powiadają, no to teraz... Na czym polega niewolnictwo? Na tym, że niewolnik, czy mu się to podoba, czy nie, musi pracować na swojego pana. A co to znaczy musi pracować na swojego pana?
musi oddawać mu bogactwo, które wytworzył swoją pracą. No to właśnie w takiej sytuacji jesteśmy, jeżeli musimy obsługiwać dług publiczny. Nie możemy. Nie możemy, bo proszę pana, jakbyśmy przestali obsługiwać dług publiczny, mamy bardzo dobry przykład. Bardzo dobry przykład mamy Grecję. W 4 lata temu, Grecja się znalazła na granicy bankructwa, albo 4, albo 5 lat temu. W maju jakoś tak przypadał termin wykupu greckich obligacji rządu greckiego z niemieckich banków, bo niemieckie banki pożyczały greckiemu rządowi. No i nie mieli pieniędzy, żeby to wykupić. Co wtedy się stało? Na prośbę, czy na żądanie naszej złotej pani, wszystkie kraje Unii Europejskiej się rzuciły na pożyczkę dla rządu greckiego, żeby mógł te obligacje wykupić. To się nazywało, że ratujemy Grecję, ale tak naprawdę ratowaliśmy niemieckie banki, bo gdyby się okazało, że Grecja nie wykupi obligacji od niemieckich banków, no to wszyscy by się dowiedzieli, że niemieckie banki mają aktywa śmieciowe. No to natychmiast notowania akcji niemieckich banków by spadły, bo to gówno mają tam same śmiecie w portfelu, prawda? Bezwartościową makulaturę. No to tak naprawdę ratowaliśmy niemieckie banki. A dlaczego musieliśmy je ratować? Przecież dla każdego, kto się trochę orientował w sytuacji, to było jasne, że Grecja, Hiszpania nie była w stanie spłacić zobowiązań, które wcześniej zaciągnęła. Nie była w stanie. I wydawało się, że wszyscy to wiedzą, z wyjątkiem zarządów największych banków niemieckich i francuskich. Przypuszczenie, że członkowie zarządów tych banków nie wiedzieli tego, co wszystko byłoby niegrzeczne. Wiedzieli, no to dobrze wiedzieli i robili to, tak jakby nie wiedzieli. Dlaczego? Otóż moim zdaniem wyjaśnienie najprostsze jest takie, że własne rządy im powiedziały, wiemy jak jest, no ale się nic nie martwcie. W razie czego to my was wydobędziemy z opresji, ale na razie zachowujcie się tak, jakby nigdy nic i pożyczajcie. I przy okazji nasza złota pani wygłosiła sentencję wtedy, jak to się nazywało, że ratowaliśmy Grecję, że no nie może tak być i to nawet nie można odmówić logiki temu, co ona powiedziała wtedy. Powiedziała, nie może tak być, że my tu ratujemy Grecję, a nie mamy żadnego wpływu na to, co Grecja robi. Grecja musi nas słuchać. To jest forma podboju. Jak ktoś tego nie rozumie, to powinien wrócić do szkoły i jeszcze się podciągnąć trochę. A nie daj Boże, żeby go dopuszczać do rządzenia państwem, bo to za drogo ta edukacja by kosztowała. Kara przychodzi zwykle w ten sposób, że wygląda krzywda. Karma? To jest kara dla Greków. Sami sobie to nagrabili. Ale pana, no... Mówić o odszkodowaniach, które domaga się Polska od Niemiec. No, na razie się nie domaga. Nie, proszę pana, na razie się nie domaga, na razie bije się pianę w mediach, bo co to znaczy, że Polska się czegoś domaga? To znaczy, że polski rząd, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy premier występuje do rządu innego państwa ze stosowną notą i proszę nam tutaj, to znaczy, że państwo się czegoś domaga. Jak Gazeta Polska czy tam inne, to rządowa telewizja się onanizuje tym, że będziemy tutaj się domagać, to jeszcze nie znaczy, że państwo się domaga. Sytuacja jest taka, żebyśmy tu mieli jasność. Sytuacja jest taka, to moim zdaniem ten pomysł z reparacjami, bo to panu prezesowi Kaczyńskiemu się narodziło w głowie na mitingu w Piotrkowie Trybunalskim latem ubiegłego roku. Lech Kaczyński co innego zrobił, ale mniejsza z tym. Więc wie pan, moim zdaniem, ale mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, jak państwa interesuje moja opinia, to ją przedstawię. Otóż wypala się powoli paliwo smoleńskie.
które do tej pory dosyć dobrze służyło do takiego emocjonalnego rozhuśtywania części opinii publicznej w jedną stronę, a Platforma Obywatelska rozhuśtywała w drugą stronę, że to tam. No ale to powoli się wypala, bo tam już pan minister Macierewicz prochu nie wymyśli do kwietnia. To sam zresztą prezes Kaczyński powiedział, w kwietniu kończymy te wszystkie miesięcznice i dobra, pomnik postawimy. Dobrze. A czym się będziemy onanizowali w przyszłości? Proszę pana, ale jak pan lepiej wie, to niech mi pan powie, co się stało, bo ja nie wiem. Jak państwo wiecie na pewno, co się stało w Smoleńsku, to proszę mi powiedzieć, to ja pewnie... Na pewno był to zamach. A na pewno... Nikt nie wierzy Rosjanom. Nie, nie. Ktoś jest tu na sali, wierzy Rosjanom, no to... Proszę pana, nie, to nie chciałbym tu uchodzić za jakiegoś adwokata Putina, bo on ani mnie nie wynajął, ani tego, tylko widzi pan, jak Rosjanin na krzesło powie krzesło, to ja nie będę się z nim spierał tylko dlatego, że on jest Rosjaninem. Fakty są faktami, niezależnie od tego, gdzie się wydarzyły, kto o nich mówi i tak dalej. Wie pan, akurat tak się złożyło, że trochę na temat prac tej komisji przy Ministerstwie Obrony, to wiem, jak ona pracuje. Kiedyś byłem u takich moich znajomych, no i tam był jeden z członków tej komisji, podkomisji właściwie, matematyk. No i chciałem się dowiedzieć, co robią. On mówi, teraz dyskutujemy nad obrazem. Ja mówię, jak to nad obrazem? Obrazem katastrofy? Czy... Nie, mówi, nad obrazem, który się trzeba namalować. Więc myślałem, że sobie kpi ze mnie, ale tu okazało się, że nie, że on to mówi serio. Wie pan, to matematyk, tak. Więc no to jak tak, to daleko nie zajedziemy. Komisja ogłosiła parę... Jeżeli oni trzymają dalej ten brak, to o co chodzi? O to chodzi, żeby, proszę pana, rozhuśtywać opinię publiczną w Polsce. Mają świetne narzędzia, a ponieważ pan prezes Kaczyński nie potrafi emocjonalnie nad tym zapanować, więc Putin go wykorzystuje, tę jego skłonność, i on wreszcie się sam chyba zorientował, że jest instrumentalnie wykorzystywany. I teraz tylko mówię, jak się wypali paliwo smoleńskie, to czym się będziemy onanizowali w przyszłości? No czymś musimy się onanizować, bo to... No co? No ale proszę nie rubować pamięci wszystkich tych ludzi, którzy tam... Ale co pan opowiada? Jakiej pamięci? Niech mnie pan nie szantażuje emocjonalnie. Nie. Proszę pana, to nie jest żadna ujma pamięci niczyjej. Co znaczy paliwo smoleńskie? No paliwo smoleńskie, bo taka katastrofa... Na scenie Sztura. Taka katastrofa się nie zdarza codziennie. Wie pan, to trzeba nią gospodarować po gospodarsku. Nie można jej roztrwonić, wie pan, w ciągu miesiąca. Musi starczyć na lata całe. I na razie to dosyć dobrze służy, ale sam prezes Kaczyński się zorientował, że coraz to paliwo już mu przygasa. W związku z tym postarał się o następne w postaci reparacji od Niemiec. Więc jeżeli państwo chcecie wierzyć, że Polska dostanie od Niemiec reparacje i to jeszcze 6 miliardów bil... Jak za to się wstawią amerykańscy prawnicy... No to proszę pana, to niech, ja nikomu nie mogę zabronić, żeby w to wierzył. I panu też nie zabraniam. Niech pan sobie wierzy na zdrowie. Natomiast jeżeli państwa interesuje, jaka jest sytuacja prawna i jakie jest stanowisko rządu niemieckiego, to mogę tutaj powiedzieć. I wtedy se państwo możecie ocenić, czy warto nadal w to wierzyć, czy już trzeba tę wiarę trochę schować gdzieś do kieszeni. Nie na tematu, proszę. Otóż rzecz jest taka, że konferencja w Poczdamie w 1945 roku przyznała Polsce reparacje od Niemiec, ale w puli sowieckiej. I Sowieci, jak to Sowieci swoim zwyczajem, z Polską dzielili się po bratersku.
To jeszcze pół biedy by było, gdyby nie to, że pod pretekstem, że się dzielą po bratersku, zażądali i przeforsowali to wybieranie górnośląskiego węgla za darmo. Polska z reparacji korzyści nie miała żadnych, natomiast ten węgiel to naprawdę był wybierany. W związku z tym nawet ten rząd, jaki wtedy był, już miał tego dosyć i zrzekł się tych reparacji w zamian za obietnicę, że sowieciarze nie będą wybierali tego węgla, co rzeczywiście zaprzestali, ale dopiero w 1956 roku. W związku z tym stanowisko rządu niemieckiego jest następujące. Niemcy powiadają, myśmy reparacje wypłacili zgodnie z decyzją konferencji czterech mocarstw w Poczdamie. Stany Zjednoczone brały udział w tej konferencji jako jeden z uczestników. A jakie były wasze rozliczenia z Sowietami, to nas nie obchodzi. To wy się z nimi bujajcie. I wie pan, pytanie jest takie, w jaki sposób pan prezes Kaczyński zamierza zmusić Niemcy, u których Polska siedzi w kieszeni, do zrobienia czegoś, czego nie będą chciały zrobić. Jak mi ktoś to wyjaśni, to o tak, tak, o widzi pan. No, czyli lobby żydowskie. Proszę pana, ta, o i to jest najgorsza rzecz, jaka tylko sobie... Nie, naprawdę, wie pan. Niech nawet diabeł, ale niech dadzą te pieniądze. Proszę pana, niech pan z diabłem nie wchodzi... Tu jest kilka różnych pytań. Że dobrze, tak ale dokończę to tylko... Pan chce zadać to pytanie? Nie, dokończę jeszcze, tylko, już, dokończę no tylko właśnie, te kwestie... Ja nie chcę, dokończę tylko te kwestie i damy temu spokój, bo powiadam, ja z wiarami nie dyskutuję. Niech sobie ktoś wierzy nawet, wie pan, w płaską ziemię. Nie mogę mu tego zabronić. Natomiast tylko jedno chcę, na jedno chcę zwrócić uwagę. To właśnie dowiedziałem się niedawno, czytając taki wywiad, jaki prezes Kaczyński wykombinował sobie, ten człowiek rzeczywiście zaczyna być niebezpieczny dla Polski. Jeżeli tak, zaczyna być niebezpieczny dla Polski ten człowiek. Bo wykombinował sobie, że taką transakcję wiązaną, że Polska Żydom zapłaci pod warunkiem, że od Niemiec dostanie reparacje. Otóż wie pan, Polska od Niemiec nic nie dostanie, natomiast Żydzi uzyskają uznanie swoich roszczeń od Polski, na czym im zależy, a potem już to wyegzekwują. Więc jeżeli państwo zaczniecie takie głupstwa robić, to naprawdę stajecie się niebezpiecznymi ludźmi dla Polski. Naprawdę, bo... Nie, powiem, na koniec powiem tak, że bęcwalstwo ma swoje granice. Jeżeli się hazarduje bezpieczeństwem państwa i bezpieczeństwem losami narodu, bo wie pan, czym grozi zrealizowanie żydowskich roszczeń? Tym, że będziemy mieli szlachtę jerozolimską, że naród polski zostanie we własnym kraju zepchnięty do narodu drugiej kategorii. I jeżeli dobra zmiana ma się skończyć w żydowskich objęciach, to naprawdę pan prezes jest człowiekiem niebezpiecznym dla Polski. Nie, bo tu już się kończą żarty, wie pan. Możemy sobie tutaj się przekomarzać, a tu już się kończą żarty. Moment. Kolejne pytanie, proszę. Ja nie, państwo... Pan pytał o wyjaśnienie. Wydajcie spokój. Proszę państwa, wystarczy, że my powiemy Niemcom, słuchajcie, my wam nie jesteśmy niczego winni, nasze długi wobec was nie istnieją, bo wy nam jesteście winni 6 bilionów, a my wam zaledwie... No to niech pan im to powie. Jeżeli to wystarczy, to niech pan im to powie, no i tyle. Na razie pan to mówi mnie, a ja nie jestem Niemcem. Ja na... Proszę pana, niech się pan nie gniewa, niech się pan nie gniewa, ale to nie jest żadne wyjaśnienie, to jest naiwniactwo na granicy paranoi.
Panie Stanisławie. Odmawiam dyskusji na tym poziomie. Odmawiam. Panie Stanisławie. Światowa niech usłyszy prawdę, bo zafałszowana jest historia po wojnie. A myśmy nie mieli nic do gadania po wojnie. Proszę pana, to prawda, że w wielu okresach nie mieliśmy nic do gadania po wojnie. Nie wiem, który okres pan ma konkretnie na myśli, bo to też by trzeba było wyjaśnić. Natomiast przestrzegałbym przed niektórymi sposobami argumentacji, dlatego że podważanie pewnych ustaleń pod pretekstem, że to byli przebierańcy, a nie Polacy, tylko sowieccy przebierańcy, ma charakter obosieczny. Otóż chciałem zwrócić uwagę, że ziemie zachodnie i północne zostały przyznane przebierańcom w 1945 roku przez konferencję w Poczdamie, że traktat graniczny Willy Brandt podpisał z przebierańcem Cyrankiewiczem. I jeżeli Polacy będą teraz mówić w roku 2018, że a to wszystko nieważne, bo to byli przebierańcy, to dla Niemców to może brzmieć w uszach niemieckich jako najpiękniejsza muzyka. Tylko róbmy tak dalej, tak. Panie Stanisławie, pytanie następujące. Jest to polskie pytanie. Proszę pana, na razie... Proszę pana, nie powie, że zagrabili w Stanisławie. Proszę pana, niech się pan... Niech pan się nie gniewa, ale jest pan pobudzony, a tutaj inne osoby chcą zadać pytanie. Panie Stanisławie, pytanie... Proszę pana, drogi panie, nie jesteśmy tutaj we dwóch tylko, bo jakbyśmy byli we dwóch, to byśmy nawet się mogli siłować. Natomiast bo są jeszcze inne osoby, niech się pan nie gniewa, ale też chciałby zabrać głos.